od urodzenia choruję na krzywicę hipofosfatemiczną, inaczej uszkodzenie nerek. Mój organizm nie przyjmuje różnych witamin. Przez tą krzywicę dochodzą mi też inne różne choroby, na przykład takie jak osteoporoza. Mam kruche kości. Do tego teraz doszła mi nadczynność przytarczyc. Moje życie w szpitalu wygląda tak, że codziennie przychodzą studenci i grupka studentów. Pytają się mnie, co mi dolega. To muszę im wszystko, całe moje życie w skrócie opowiedzieć. Moją pasją jest śpiew. Od roku czasu uczęszczam na zajęcia wokalne do pani Izy, do ośrodka kultury. Śpiewam różne utwory. Nie mam swojego ulubionego. Staram się zaśpiewać i pokazać ludziom to, co potrafię. I gdy śpiewam, zapominam o wszystkim. Bardzo dużo osób poznałam, na których mogę liczyć i wiem, że się nie zawiodę. Śpiew daje mi to, że mogę na chwilę zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje. Mam nerki otwarte, które nie przyjmują żadnych leków i przez leki trzeba je zamknąć, żeby te wszystkie witaminy zostały w organizmie. Nerki nie są tak jak u wszystkich, że nie mają różnych przestrzeni, że te różne witaminy utrzymują się w tym organizmie. Ja mam tak, że przez te nerki te różne moje te witaminy się wypłukują i dlatego muszę dużo wody pić, żeby nie doszło nawet do zwapnienia nerek, bo może dojść do dializ albo do przeszczepu. Dowiedziałam się o tym wszystkim, gdy miałam 2 latka. Wtedy byłam w Warszawie. Dużo czasu tam spędziłam, w szpitalu. Był to ciężki okres w moim życiu, ale praktycznie częściowo tego nie pamiętam, bo byłam mała. Rodzina jest zawsze przy mnie, pomaga mi cały czas na okrągło. Starają się, żebym po prostu żyła jak każde dziecko. Na wakacje często jeżdżę do moich dziadków, z którymi spędzam bardzo dużo czasu. Mam młodszego brata, na imię ma Wiktor, ma 7 lat i chodzi do 1. klasy. Od zawsze mogę powiedzieć, że marzyłam, żeby mieć brata młodszego. Ostatni mój pobyt w szpitalu był w listopadzie, spędziłam w nim w kilkanaście dni. Wtedy to było tak, że zasłabłam i dlatego pojechałam do szpitala. Zazwyczaj we Wrocławiu leżę na oddziale nefrologicznym. Przez tą moją chorobę genetyczną mam dużo ograniczeń, których muszę się trzymać, bo może być trochę gorzej. Na przykład przez ostatni czas odstawione mam leki, bo wyniki się pogorszyły i doszło tak jakby do nadczynności nerek. W imieniu swoim chciałabym podziękować za okazaną nam pomoc i za wsparcie, jakie nam darzycie. Z całego serca dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru.